Czy była rozmowa o gazie łupkowym? O gazie łupkowym, czy była rozmowa? Proszę Państwa, jedna z osób, które zabierały głos, a wszyscy, tam były takie jakby trzy kręgi, publiczność, ci zaproszeni, zasłużeni, oni nie zabierali głosu i taki mały stół, gdzie siedział też Obama, taki w tym kształcie, takiego półkola, gdzie siedzieli ci, którzy zabierali głos. Czyli szefowie partii, Mazowiecki. Ja miałem wielką przyjemność siedzieć obok pani Gronkiewicz-Waltz. No nie wiedziałem, że jest tak popularna tutaj. Nie? Otóż jedna z tych osób, bo już powiedziałem, że nie będę powtarzał nazwisk, bo później gdzieś to wyjdzie i oczywiście będzie, jak to się mówi, jazda. Zabrała głos w tej sprawie i ta sprawa była tam jeszcze także przez innych podnoszona. W tej konstrukcji, o której ja mówiłem, oczywiście gaz łupkowy też się mieści, bo to jest ten element współpracy. Ale były też takie zastrzeżenia, że będziemy to wydobywać bez niszczenia środowiska, w warunkach wysoce ekologicznych. To już jest rys niebezpieczny, bo to znaczy, że się przyjmuje jakby po części punkt widzenia tych, którzy dzisiaj już nam to próbują zablokować, więc nie należy przyjmować tego punktu widzenia. Gaz łupkowy to jest, jeśli ten wymiar, o którym się mówi, jest prawdziwy, coś, co należy traktować poważnie, bo to nie jest tak, proszę Państwa, w Polsce, tu pozwolę sobie to powiedzieć, że jakiś cud może nam zapewnić gospodarczą pomyślność. Tak, niektórzy wierzyli, że coś jest takiego, co nam tak łatwo zapewni tą gospodarczą pomyślność. Nie, musimy mieć po prostu dużo wyższe PKB, czy to jest niezupełnie to samo, ale to pojęcia są dość podobne, no, dochód narodowy na głowę. To, co rocznie produkujemy w sensie czystym, znaczy minus koszty na głowę, powinno być w Polsce dużo wyższe niż jest, bo jest w dalszym ciągu prawie dwa razy niższe niż w Niemczech, a jeżeli wziąć pod uwagę zasobność naszą, to znaczy to, co mamy zgromadzone na głowę mieszkańca, jeżeli chodzi o zasoby, to wszystko, co jest coś warte. No nawet ten budynek jest coś warty, więc on też się do zasobów liczy, pewnie nie za dużo, ale jednak. Otóż, proszę Państwa, no tu jest, ta relacja jest dla nas nieporównanie gorsza. My z tymi najbogatszymi krajami już jesteśmy w relacji jak 1 do 8. Na ich korzyść, oni mają 8 razy więcej na głowę zgromadzone niż my. Ale to nie jest tak, że tego nie można nadrobić. Dużo szybciej nadrabia się to PKB, jeżeli się szybko rozwija, no znacznie wolniej ten zasób, bo on po prostu powolnie narasta, ale jeden z dwóch najbogatszych, jeśli chodzi o zasób dzisiaj krajów na świecie, to jest Singapur, który kilkadziesiąt lat temu był biedny. Czyli krótko mówiąc, można. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. My byśmy to mogli zrobić, gdyby no, było nawet lepiej niż opowiadała w swoim wystąpieniu pani Gronkiewicz-Waltz, bo tu już to powiem. No, niestety opowiedziała tam bajkę o naszym rozwoju gospodarczym. Gaz łupkowy, jeżeli to jest 5 bilionów 300 miliardów metrów sześciennych, to już jest coś, co by nam w rozwoju gospodarczym znacznie pomogło. W sposób znaczący by mogło zwiększać tempo naszego wzrostu. Nie chcę tutaj rzucać liczbami, ale sądzę, że to było przynajmniej przeszło 1% rocznie szybciej, gdybyśmy byli w stanie to eksploatować i oczywiście tak tu ułożyli, żeby znaczna część środków z tego była do wspólnej puli, żebyśmy mieli jakiś fundusz rozwoju z tym związany. To na pewno by przynajmniej o 1% rocznie, albo nawet więcej, a to mówi się, że to mało 1%, ale już po 10 latach to już jest przeszło 10%, po 20 to już jest przeszło 20%. To już są znaczące różnice, więc mamy o co walczyć, ale też inni mają o co walczyć, no bo Państwo wiedzą, że to zmieni także sytuację geostrategiczną. Nazywam się Krzysztof Steckiewicz, jestem pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Polski Lotos. Chciałem panie prezesie zadać pytanie, czy ma pan może jakieś informacje, jakieś przecieki odnośnie chętnych na zakup Lotosu? Pytam dlatego, że wczorajszy Komersant podaje, że faworytem rosyjskim jest
koncert TNK BP i podaje wręcz, co mnie strasznie zatworzyło zwłaszcza, konkretną sumę, 508 milionów euro za zakup 53% akcji Lotosu. I też drugie takie moje pytanie, czy możemy liczyć na pomoc struktur Prawa i Sprawiedliwości w zbieraniu 100 tysięcy podpisów pod projektem naszej ustawy? Proszę Państwa, więcej możecie liczyć, ale tutaj to liczenie jest obustronne. Znaczy, my też liczymy na Was. Ja wiem o tym, że działacie. Wszystko to doskonale wiem. Zaraz skomentuję to, co Pan powiedział. Natomiast przy okazji chcę powiedzieć, że myśmy podjęli decyzję i ona już jest wcielana w życie o zbieraniu 500 000 podpisów, no a tak naprawdę trzeba zebrać więcej, bo zawsze część podpisów jest nieprawidłowo złożonych, pod wnioskiem o referendum w dwóch sprawach. Właściwie to będzie, byłoby referendum w trzech, ale w sprawie lasów to już podpisy są zebrane. Otóż to jest po pierwsze komercjalizacja i prywatyzacja szpitali i po drugie sprzedaż strategicznych spółek Skarbu Państwa. Dokładnie chodzi o takie jak Lotos. Właśnie. Ja żadnej informacji precyzyjnej w tej sprawie nie mam, natomiast to by potwierdzało, że ktoś ma zamiar sprzedać Lotos. Ja przedtem mówiłem o 5 miliardach złotych, czyli jakieś 1 250 000 300 000 000 euro. Sprzedaż spółki za cenę, która jest mniejsza niż dokonane tam w ostatnich latach inwestycje. Bo inwestycje, które tam w ostatnich latach dokonano, żeby Lotos mógł przerabiać 10 milionów ton ropy, to była suma około 10 miliardów złotych. To jest jakieś zupełne horrendum, przy czym jak się sprzedaje 56%, to w istocie się sprzedaje całą spółkę. No chyba, że jest złota akcja albo jakieś inne rozwiązanie, które blokuje. Czyli krótko mówiąc, no to jest po prostu jakiś niebywały wręcz skandal, no ale mam nadzieję, że to są tylko takie pokrzykiwania z Moskwy. Mogę Państwu powiedzieć jedno. Nie posądzacie mnie Państwo chyba o to, że jestem wielbicielem Aleksandra Kwaśniewskiego. Nie, no to dobrze, dziękuję. Niemniej muszę przyznać, że kiedy Putin był w 2002 bodajże w Polsce, zrobiono tam wtedy prawie taki sam huk jak teraz z Obamą, no nie taki sam, ale prawie, to jednak ta wizyta zakończyła się w istocie niepowodzeniem. Dlaczego? No bo on odmówił sprzedaży Rosjanom polskiej petrochemii. A ci panowie, którzy dzisiaj rządzą Polską, nie odmawiają. I to jest takie pytanie, dlaczego? O co chodzi? Jaki mechanizm powoduje tego rodzaju zależność? Bo my nie mamy w tym żadnego realnego interesu. No tu nawet mówienie o ratowaniu budżetu, no 2 czy 5 miliardów złotych, czy nawet 10, budżetu nie uratuje. Nie uratuje finansów publicznych. Czyli krótko mówiąc, no w czym rzecz? No to jest rzeczywiście sytuacja niezwykle wręcz ambarasująca, trudna, niebezpieczna dla Polski. Pamiętajcie Państwo, że Lotos to nie jest tylko rafineria. Jeszcze tam kilka innych, bo to przecież jest firma, która ma też kilka mniejszych rafinerii. To jest przede wszystkim port północny. Lotos jest właścicielem portu północnego. Czyli gdyby go sprzedać, to przynajmniej teoretycznie zachodzi taka możliwość, że Polska jest zablokowana, jeśli chodzi o dostawy ropy do Polski drogą morską. No, oczywiście zawsze można wprowadzić przepisy, które mówią, że porty nie mogą odmawiać przyjęcia i tak dalej. To nie jest tak. No ale biorąc pod uwagę sytuację w Polsce, no trzech profesorów wystąpi, że to jest nielegalne, sprzeczne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że to jest złamanie świętego prawa własności. No i podpiszemy, że będziemy kupować od Rosjan ropę po 1000 dolarów za baryłkę. No oczywiście żartuję z tym 1000 dolarów, ale
w tym systemie, który stworzono w Polsce, w tym systemie, w którym elity, no bo profesorowie prawa, członkowie Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej, no to jest elita, no, nie odczuwają jakiegokolwiek związku z interesem narodowym i w ogóle mają zupełnie gdzie indziej ulokowaną lojalność. No. Ja nie mówię oczywiście, że wszyscy, nie chcę wielu uczciwych ludzi obrażać. Na pewno dalece nie wszyscy, ale są niestety tacy i wcale nie jest ich mało. No to jest sytuacja kompletnie patologiczna. No i ta czwarta Rzeczpospolita, o której marzymy, to jest właśnie takie państwo, gdzie tacy ludzie istnieją, no bo skoro są, to są, no ale ich wpływ na życie publiczne jest dokładnie równy zero. U nas bardzo poważna część społeczeństwa nie jest gotowa przyjmować złych wiadomości. I to niestety, proszę Państwa, jest taka cecha, która ma dość głębokie osadzenie w naszej kulturze. Jeżeli w 1939 roku bardzo poważna część Polaków była przekonana, że my wygramy wojnę z Niemcami, a Rosjan ewentualnie, jeżeli by interweniowali i atakowali, to zatrzyma Korpus Ochrony Pogranicza, to proszę Państwa, no to jest mniej więcej to samo i ci na tym grają. Oni pokazują różne fotki, prawda, że pani Merkel tam no, w czule całuje kolegę Tuska, no i co znaczy, że w polityce jest tak, dobrze jest i ludzie niestety w to wierzą. Ze wszystkich badań wynika, że ludzie najlepiej oceniają naszą sytuację międzynarodową, a po prostu na wolę i skórze nie spisać, co myśmy nie przegrali w ciągu tego ostatniego okresu. No po prostu nie ma dokładnie niczego takiego, co było planowane, zakładane, co można było uzyskać, a co żeśmy uzyskali. Nawet ten przecież przewodniczący Parlamentu Europejskiego, to jest najmniej, co mogliśmy dostać, bo było wiadomo, że w nowym rozdaniu Polska, największy z tych krajów Nowej Europy, musi coś dostać. Dostaliśmy 2,5 roku przewodniczenia Parlamentowi Europejskiemu, przy czym Państwo muszą pamiętać, to jest bardzo prestiżowe stanowisko, tego nie ma co przeczyć, tylko ono nie ma żadnych wpływów, nawet w Parlamencie Europejskim. Tam jest takie prezydium, które jest jakby połączeniem naszego Konwentu Seniorów i Prezydium Sejmu. Otóż przewodniczący Parlamentu Europejskiego tam nawet nie ma prawa głosować. On tam przewodniczy obradom, jakby technicznie, a jak przychodzi do głosowania, to on nie głosuje. Czyli krótko mówiąc, proszę Państwa, no to jest stanowisko nie dające żadnych realnych wpływów, chyba że ktoś ma za sobą potężne poparcie i no, jest bardzo zdecydowany, jak to się dzisiaj mówi, asertywny w polityce. No, przy całym szacunku dla ekspremiera, no, on do takich polityków nie należy. To zresztą zobaczyliśmy przy wystawie, kiedy powiedział, że on nie ma żadnego wpływu na to, czy zaklejają napisy, czy nie zaklejają. To przepraszam Państwa, jak na to nie ma wpływu, to na co ma wpływ? No krótko mówiąc, przegrywamy wszystko, ale dotrzeć z tą prawdą do środowisk, znaczy do dużej części społeczeństwa jest bardzo trudno. Łatwiej oczywiście docierać z prawdą o sytuacji ekonomicznej, bo już dużo ludzi to zaczyna odczuwać, ale Państwo muszą też pamiętać, bo musimy uczyć się realistycznego patrzenia na rzeczywistość, że pierwsze lata rządów Tuska to było takie połączenie, które nawet rządom, no, że tutaj zacytuję tych zmaków, oni mówili w pewnym momencie, że nawet gdyby szympans tam był na tej wieży, to i tak. Otóż nawet gdyby szympansy rządziły, to jeżeli by miały pełne poparcie mediów plus, proszę Państwa, w roku 2008 wzrost dochodów w rodzinach wynosił, nie uwzględniając inflacji, 18%, czyli minus inflacja jakieś 14,5%. W 2009 10%, czyli minus inflacja jakieś 7%. I dopiero w 2010 to już było na poziomie inflacji, czyli stanęło. Teraz już spada, ale pierwsze lata na skutek zbiegu różnych okoliczności spowodowały, że był naraz wzrost poziomu życia i poparcie mediów. No to każdy rząd w tej sytuacji miałby, już mówiąc poważnie, poparcie. I oni to po prostu wykorzystywali. Dzisiaj ten mechanizm zaczyna się cofać, bo ludzie w tak zwanym realu
zaczynają odczuwać, że jest dużo, dużo gorzej. No i to jest nasza szansa i może w tym momencie, proszę Państwa, ja coś poproszę, jeśli wolno. Wolno? Otóż, proszę Państwa, to jest tak. My mamy w tych wyborach ogromne zadanie obok przeprowadzenia kampanii. Znaczy przypilnować, żeby one były uczciwie obliczone. Na to, proszę Państwa, trzeba 25 tysięcy asertywnych osób, właśnie asertywnych, które będą siedziały do rana w komisjach. Już zakładam, że będą tylko jednodniowe wybory, że oni nie zaryzykują sprzeczności z konstytucją, ale pewności nie ma. Będą siedziały i pilnowały. Ja Państwu mogę powiedzieć, jak wyglądała sytuacja w jednej z komisji wyborczych na Bielanach, czyli w Warszawie, tam, gdzie jednak reflektor świeci najbardziej. Koniec głosowania, wybory samorządowe. I panowie w komisji nie wiedzieli, że na czele komisji stoi osoba z nami związana, żona jednego z ludzi, no, którzy tam pełnili różne wysokie funkcje, chociaż to nie jest akurat członek partii, ale pełni różne wysokie funkcje z ramienia naszej partii. I oni mówią, no to teraz będziemy poprawiali wyniki. Ona, co to ma znaczyć? A oni, że jak to, co to ma znaczyć? No poprawiamy wyniki. No, z tego, co oni mówili, to by wynikało, że to jest normalne, że to jakby nie pierwszy raz. Tak się przynajmniej można domyślać. No ona w końcu, proszę Państwa, zagroziła wezwaniem policji. Oni się wtedy cofnęli, zabrała im długopisy i siedziała do 8 rano i dzięki temu obliczono wynik wyborów taki, jak on w rzeczywistości był. Ale musicie Państwo pamiętać, że na przykład w 93 roku myśmy mieli wtedy po tej strasznej klęsce wyborczej, myśmy mieli informacje po pierwsze o tym, że co niektórzy szefowie samorządu, bo to przez samorządy prowadzą akcję wyborczą, to samo przejście jest wielkim błędem tej konstrukcji, bo przecież samorządy są zainteresowane w wyniku wyboru. Otóż niektórzy szefowie samorządów no, mówili, które partie są dobre, a które są fatalne, antypaństwowe, co było takim pośrednim sugerowaniem, że należy dawać im gorszy wynik. A po drugie, no, mieliśmy komisje obwodowe, gdzie nie było ani jednego głosu na ówczesne PC, Porozumienie Centrum, a gdzie ileś osób, w tym kandydat, no, oświadczał na piśmie, że jednak głosował na siebie. I jego rodzina też głosowała. I wielu znajomych też głosowało. I nawet żeśmy to zanieśli do Sądu Najwyższego i rozmawialiśmy wtedy z panem Kaubą, który był tam sędzią delegowanym, tym, który później był zastępcą rzecznika interesu publicznego, pana sędziego Niżyńskiego. Był taki bardzo zacny człowiek, pan sędzia Kauba. No i on nam powiedział, że panowie, no ja przecież wiem jak jest, ale ja mogę wam przysiąc, że Sąd Najwyższy zatwierdzi te wyniki wyborów. Ale już wtedy były poważne przesłanki do tego, żeby sądzić, że coś było niedobrego. No ale to już jest historia. Dzisiaj przed nami jest przyszłość, sytuacja się zmienia, w tej chwili trend jest dobry, to Państwo widzą w różnych wynikach. Tego ja mogę w tej chwili odwołać się do wczorajszych wyników, które mi zreferowano z naszych badań. Trend też jest dobry, nie tak dawno nie było wcale dobrze, a teraz już jest całkiem przyzwoicie. I krótko mówiąc, proszę Państwa, no bardzo dużo będzie zależało od tego, czy my zdołamy to przypilnować. I tutaj jest potrzebna wielka mobilizacja. Dziękuję.